W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Przybądź, Duchu Święty, ześlij z nieba wzięte światła Twego strumień. Przyjdź, Ojcze ubogich, Dawco darów mnogich, przyjdź, światłości sumień. O najmilszy z gości, słodka serc radości, słodkie orzeźwienie. W pracy Tyś ochłodą, w skwarze żywą wodą, w płaczu utulenie. Światłości najświętsza, serc wierzących wnętrza, poddaj Twej potędze. Bez Twojego tchnienia, cóż jest wśród stworzenia, jeno cierń i nędzę. Obmyj co nieświęte, oschłym wlej zachętę, ulecz serca ranę. Nagnij, co jest harde, rozgrzej serca twarde, prowadź zabłąkane. Daj Twoim wierzącym, w Tobie ufającym, siedmiorakie dary. Daj zasługę męstwa, daj wieniec zwycięstwa, daj szczęście bez miary. Zawierzenie świętemu Józefowi. Dzień siódmy. Święta Maryjo, módl się za nami. Należysz do Jezusa. Jezus pragnie, abyś wzrastał w cnocie i świętości, czyli w prawdziwej miłości Boga i bliźniego. Aby tak się stało, musisz Go naśladować. Najlepiej jest naśladować Jego całkowite zaufanie do Maryi i świętego Józefa. Jezus się nie obraża, kiedy ludzie powierzają się Maryi i Józefowi. Jak mógłby się obrazić? Pierwszy im się powierzył. On, bardziej niż ktokolwiek inny, chce, abyś pokochał Maryję i świętego Józefa. Pragnie, abyś ich kochał i był do nich podobny. Czy brat się obraża, gdy jego młodsze rodzeństwo okazuje szacunek ich matce i ojcu? Któż się denerwuje, gdy inny napisze piosenkę o jego matce i położy różę u jej stóp? Podobnie, czy syn się niepokoi, gdy ktoś wychwala zalety jego ojca? Syn nie potępi człowieka, który oddał cześć jego ojcu. Przeciwnie, usłyszy on pochwałę i zdobędzie ogromne uznanie syna. Tak właśnie Jezus jest gotowy postąpić wobec tych, którzy czczą Maryję i świętego Józefa. Jezus da im wszystko. Jezus jest gotów dać Ci wszystko. Jeśli więc Syn jest gotów obdarować człowieka, który czci Jego matkę i ojca, jakie dary da mąż człowiekowi, który oddaje cześć jego żonie? Wystarczy tylko zwrócić się do świętego Józefa, aby się tego dowiedzieć. Święty Józef opróżni skarbiec w niebie dla tych, którzy oddają cześć Maryi, jego małżonce. Święty Józef obficie pobłogosławi tym, którzy kochają i czczą Maryję. Dziewica Maryja jest małżonką świętego Józefa, jego królową i radością jego serca. Była jedyną kobietą, która mogłaby kiedykolwiek zaspokoić jego czyste serce. Tak jak Adam nie był zaspokojony, dopóki nie spoczął w stworzeniu podobnym do siebie, w Ewie, tak Józef znalazł spoczynek dopiero wtedy, gdy znalazł Maryję. Kiedy ją poślubił, poświęcił się jej i przysiągł cenić jej kobiecość, a zwłaszcza jej błogosławione dziewictwo. Był jej ukochanym, żywicielem, opiekunem i sługą. Święty Józef szczerze pragnie,
aby wszyscy czcili i kochali Maryję. Święty Józef, wzmocni Twoją miłość do Maryi Dziewicy. Święty Józef jest tak bardzo zakochany w Maryi, że pragnie, aby wszyscy zauważyli jej piękno. Czy istnieje mąż, który nie chciałby tego dla swojej żony? Czyż każdy mąż nie pragnie, aby jego żona była kochana i czczona przez innych? Który mąż nie zrobiłby wszystkiego, co w jego mocy, aby zwiększyć szacunek okazywany jego żonie? Jeśli pozwolisz świętemu Józefowi pogłębić swoją miłość do jego królowej, opróżni dla ciebie skarbiec nieba. Ma dostęp do wszystkich jego klejnotów. Zawierzenie świętemu Józefowi uczyni cię rycerzem świętej królowej. Święty Józef wie, że dla Maryi warto żyć, walczyć i umierać. Jest królową Królestwa Niebieskiego. Walczyć dla niej to walczyć dla króla. Święty Józef, najdzielniejszy spośród rycerzy, wie, że to królowa najpewniej, najłatwiej i najszybciej zaprowadzi go do króla. Jego zadaniem jest ujawnić tę prawdę duszom. Jednocześnie Maryja ma pełne zaufanie do szlachetnej miłości świętego Józefa, swojego rycerza. Całkowicie mu ufa. Święty Józef nauczy cię, jak zostać rycerzem świętej królowej oraz jak uczynić cię zdolnym do zdobywania serc dla Królestwa Niebieskiego. Sługa Maryi będzie czule oddany świętemu Józefowi. Będzie próbował zasłużyć na opiekę tego wielkiego świętego poprzez pobożny hołd szacunku i miłości. Błogosławiony Wilhelm Józef Chaminade. O mój drogi Ojcze, święty Józefie, pragnę Cię kochać taką miłością, jaką obdarza Cię Maryja. Błogosławiony Bartłomiej Longo. Najświętsze serce Jezusa, zmiłuj się nad nami. Niepokalane serce Maryi, módl się za nami. Przeczyste serce świętego Józefa, zdawaj się za nami. Kyrie eleison, Chryste eleison, Kyrie eleison. Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas. Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad nami. Synu Odkupicielu świata Boże, zmiłuj się nad nami. Duchu Święty Boże, zmiłuj się nad nami. Święta Trójco Jedyny Boże, zmiłuj się nad nami. Święta Maryjo, módl się za nami. Święty Józefie, módl się za nami. Przesławny potomku Dawida, módl się za nami. Światło patriarchów, módl się za nami. Oblubieńcze Boga Rodzicy, módl się za nami. Przeczysty stróżu dzielnicy, módl się za nami. Żywicielu Syna Bożego, módl się za nami. Troskliwy obrońco Chrystusa, módl się za nami. Łono Najświętszej Rodziny,
sprawiedliwszy, módl się za nami. Józefie najczystszy, módl się za nami. Józefie najroztropniejszy, módl się za nami. Józefie najnieżniejszy, módl się za nami. Józefie najposłuszniejszy, módl się za nami. Józefie najwierniejszy, módl się za nami. Zwierciadło cierpliwości, módl się za nami. Miłośniku ubóstwa, módl się za nami. Wzorze pracujących, módl się za nami. Ozdobo życia rodzinnego, módl się za nami. Opiekunie dziewic, módl się za nami. Podporo rodzin, módl się za nami. Pociechą nieszczęśliwych, módl się za nami. Nadzieją chorych, módl się za nami. Patronie umierających, módl się za nami. Po strachu duchów piekielnych, módl się za nami. Opiekunie Kościoła Świętego, módl się za nami. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Ustanowił go Panem domu swego i zarządcą wszystkich posiadłości swoich. Módlmy się. Boże, któryś niewysławianej opatrzności raczył wybrać świętego Józefa na oblubieńca najświętszej rodzicielki swojej, spraw prosimy, abyśmy zasłużyli na jego orędownictwo w niebie, gdy jako opiekuna czcimy go na ziemi, który żyjesz i królujesz na wieki wieku. Amen. Święty Józefie, módl się za nami grzesznymi. Ty, który przeprowadziłeś świętą rodzinę przez pustynię podczas ucieczki do Egiptu, wstawiaj się za nami, błogosław nam i prowadź nas, abyśmy wytrwali w wierze i miłości do Jezusa i naszej niepokalanej Matki Maryi. Amen. Modlitwa papieża Leona XIII. Do Ciebie, święty Józefie, uciekamy się w naszej niedoli. Wezwawszy pomocy Twej najświętszej oblubienicy, z ufnością również błagamy o Twoją opiekę. Przez miłość, która Cię łączyła z niepokalaną dziewicą Bogu Rodzicą i przez ojcowską Twą troskliwość, którą otaczałeś Dziecię Jezus, pokornie błagamy. Wejrzyj łaskawie na dziedzictwo, które Jezus Chrystus nabył krwią swoją, i swoim potężnym wstawiennictwem dopomóż nam w naszych potrzebach. Opatrznościowy stróżu boskiej rodziny, czuwaj nad wybranym potomstwem Jezusa Chrystusa. Oddal od nas, ukochany Ojcze, wszelką zarazę błędów i zepsucia. Potężny nasz Wybawco,
Przyjdź nam łaskawie z niebiańską pomocą w tej walce z mocami ciemności. A jak niegdyś uratowałeś dziecię Jezus z niebezpieczeństwa, które groziło jego życiu, tak teraz broń świętego Kościoła Bożego od wrogich zasadzek i od wszelkich przeciwności. Otaczaj każdego z nas nieustanną opieką, abyśmy za Twoim przykładem i Twoją pomocą wsparci mogli żyć świątobliwie, umrzeć pobożnie i osiągnąć wieczną szczęśliwość w niebie. Amen. Memorare do świętego Józefa. Pomnij o najczystszy oblubieńcze błogosławionej dziewicy Maryi, mój najmilszy opiekunie, święty Józefie, że nigdy nie słyszano, aby ktokolwiek, kto ucieka się pod Twoją opiekę i błaga o Twą pomoc, pozostał bez pociechy. Tą ufnością ożywiony przychodzę do Ciebie i z całą gorącością ducha Tobie się polecam. Nie odrzucaj mojej modlitwy, przybrany Ojcze Odkupiciela, ale racz ją przyjąć łaskawie i wysłuchać. Święty Józefie, módl się za nami. Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Czytania na każdy dzień. Rycerz konsekrowany. Święty Józef jest najbardziej maryjny spośród wszystkich świętych. Nigdy nie było i nigdy nie będzie większego maryjnego świętego niż święty Józef. Święty Józef jest wzorem całkowitego poświęcenia się Maryi. Na długo przed Kalwarią, zanim Jezus polecił wszystkim swoim uczniom, aby przyjęli Maryję do serca i domu, zrobił to święty Józef. Przyjął ją do serca i do domu. Ona jest jego sercem, jest jego domem. Wszystko robił dla Jezusa i dla Maryi. Dla nich żył i dla nich umarł. Święty Józef jest pierwszą istotą ludzką, która całkowicie się poświęciła błogosławionej dziewicy. Gdybyśmy zapytali Matkę Bożą, kto z wszystkich chrześcijan najbardziej ją kochał, najbardziej był jej oddany i najwierniej jej służył, bez wątpienia wskazałaby świętego Józefa. On jest prototypem, projektem i modelem życia w całkowitym poświęceniu się Maryi. Być rycerskim wobec Maryi to wkroczyć na ścieżkę świętości. Człowiek rycerski jest szlachetny, dobrze wychowany, odważny w bitwie i broni słabszych. Święty Józef postępuje najbardziej rycersko ze wszystkich chrześcijan. Uczy, że każdy z nas, nawet kobiety i dzieci, może być duchowym rycerzem Królowej Nieba. Jest on pierwszym konsekrowanym rycerzem świętej Królowej. Przez stulecia chrześcijanie nazywali dziewicę Maryję naszą Panią. Tym określeniem potwierdzali wielkie umiłowanie, szacunek i cześć, jakie się należą Maryi. Nie powinno więc nikogo dziwić, że święty Józef jako pierwszy mówił o Maryi jak o swojej Pani. Maryja jest żoną świętego Józefa. To przed jej kobiecym pięknem i cudownością pochyla głowę w ukłonie. Ma za zadanie sprawić, aby wszystkie serca pochyliły się przed nią z miłością. Dlatego jest największym rycerzem naszej Pani. Święty Józef kontynuuje z nieba swoją misję prowadzenia wszystkich dusz do Jezusa za pośrednictwem Maryi. Stamtąd szuka dusz, które pragnęłyby zostać rycerzami świętej Królowej. Chciałby wychować kochających obrońców i bohaterskich orędowników Jezusa, Maryi i wiary katolickiej. Chciałby, aby mężczyźni, kobiety, dzieci, księża i zakonnice, służąc Maryi, doprowadzili innych do Królestwa Niebieskiego. Dziś są potrzebne odważne dusze, podobne do Józefa, które będą gorliwie starały się wieść innych do zdroju życia wiecznego. Do Jezusa przez Maryję i świętego Józefa.
wyproś nam tę łaskę, abyśmy za Twoim przykładem, święty Józefie, mogli zgodnie wpatrywać się w naszą Maryję, Twoją najsłodszą oblubienicę. Czcigodny sługa Boży, papież Pius XII.